Jutro, znaczy w nocy już zaczną do nas wpływać tutaj chmury. Noc, poproszę. Ciach, jest? Noc. Nie, nie, jutro, dobra, jak nie ma nocy, to powiem. Zaczną wpływać chmury, które jutro w ciągu dnia zaczną do nas przynosić deszcz. I każdy jest w stanie stwierdzić, że mało jest prawdopodobne, żeby jeździł na motorowerze pan Ryszard Czarnecki do Brukseli z Jasła. Jedna sprawa to co... Chyba wszyscy żyją, jakąś instalację tutaj nam w Sejmie właśnie produkują. Była na przykład wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Premier Donald Tusk wyszedł potem i powiedział, świetna wizyta. I to w jakiej sytuacji, w momencie, kiedy wszyscy krytykowali prezydenta Dudę za to, że... Więc są takie przestrzenie. Jod. Żaluzja okienna. Piotrek. Żaluzja okienna. Gosia. Żaluzje okienne. Witamy was wszystkich otwartymi ramionami. Już na kolejny casting w Lublinie. Jutro. Tak, jutro. Jutro w Lublinie na specjalnej stronie, której tytuł wymyślił Adam. Podaj może tytuł. mtb.pl, tam znajdziecie wszystkie... MBTM. Dobrze powiedziałem, MBTM. Gosia, śmierć i żona od Boga przeznaczonego. Gramy dalej, spokojnie. Ania? Śmierć i żona od Boga przeznaczona. Jezus! My również Państwu życzymy tego i dobrej niedzieli życzymy, prawda? Tak. Znaczy, ja już... Nie, jeszcze się nie żegnam? Jeszcze pogadamy. A, no to dobrze. Z Iwoną, naszą wydawczynią, rozmawiam właśnie. To dobrze, proszę Państwa, to wracamy za chwilę. Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzymy oczywiście powodzenia w konkursie i co, lecimy dalej, a panie się tutaj będą bawić teraz. No myślę, że tak i niech wszyscy trzymają za nas kciuki. Ma swój czubek, ale jak się okazuje, mu chołówka białą szyja także. Zobaczcie Państwo, jaka pomysłowa gra, która pozwala poznawać ptaki, rozpoznawać je i przypisywać na właściwą główkę do właściwego korpusu ptaszka. I to jest gra, zabawa przygotowana. Parków krajobrazowych właśnie. Piękny wieniec, który bierze udział w dzisiejszym konkursie.